słuchajcie, mamy podróż życia po prostu i przygody. Właśnie policja nas wiezie na strach. Niesamowicie. Las Arenas już są tutaj. Jedziemy na sygnale na start jak prawdziwa elita. Jak Rolling Stonesi. Na stadion. 130 na blacie. To jest kosmos. I hope that you win, huh? Yes! Yes! Jestem już tutaj przy stanowisku elity. Tomek się rozgrzewa tam. Ale to był. Faltan 5 minut, para salida 5 minut, nos vamos! Tenemos a la salida, mucha suerte. Ahí está la punta de lanza de esa participación canaria, Rocío, que va a completar ese cartel de africanos que van a volar por las calles de las Palmas de Gran Canaria en pos del récord de la Marathon 2018. Tomka wywaliła ta kobieta z elity, musiał się przenieść tam prosta kreskę i teraz będzie startował jako wśród amatorów w pierwszym miejscu. We're going with police, like, wow, Gwardia Civil. Widać najlepszych zawodników z półmaratonu. Biegli już chłopcy teraz z całego maratonu. Sami ciemnoskórzy, zobaczymy gdzie jest Tomek. To jest jeszcze jeden. Tomek, trochę się rozruszałem, chociaż nie forsuję tempa. Nie czuję się dzisiaj na 100%, raczej tak na 75. No i Tomek niestety skończył maraton po 15 km. Zobaczymy jak Wojtek. Mamy zawrotkę maratonu. 12,5 km. Jest pomiar czasu, że teraz lekko z górki, a później pod górkę. Duży podbieg. Pogórkowa to i wiecznie. 23,5 jest najlepszy. Animo, animo! 26,5, biegamy na Trianę, fantastyczna atmosfera, jesteśmy na głównym deptaku Las Palmas. Jest 5 km, bardzo fajne. Super atmosfera. Gracias. ¡Vamos, venga, en marcha! ¡Fuerte! km za mną, wiecznie. Jestem na styk na 4 godziny, ale jest bardzo ciężko biec pod górkę i pod wiatr. No i słońce. Ale walczę. Kilometr 16 minut. Raczej nie ma szans. Temperatura, wiatr i podbiegi dały w kość. Poza tym przeziębienie. Ale nie ma co się usprawiedliwiać. Trzeba jechać do Walencji. Tam jest podobno najszybszy maraton w Hiszpanii. 4.04, nie ma co narzekać, płacić. Strefa finishera, a teraz wchodzimy do basenu. O, jaka zimna woda, o matko. O Jezus. O Jezu. O Jezu, lodowate. Ale kapitalnie. Wcześniej chciałem za treningi, chyba zrobimy to do Skarżyńskiego, do maratonu Orlen. I druga sprawa, rozciąganie. Bardzo ważne, no i masaże. Ale niewiele mi brakło, kurczę, tych 4 godzin. Bardzo dzisiaj trudne warunki były. Jeśli chodzi o bieganie oczywiście. A tak poza tym to jest bieg. Przez szpital fundowany jest ten masaż.